Myśmy sobie wymyślili, że to będzie historyczna trasa jakoś tak na przełomie grudnia i stycznia. Ja, nie wiedząc o tym, że za jakiś czas będę musiał myśleć o historycznych żartach, we wrześniu, w trakcie ostatniej trasy, wykorzystałem dzień wolny w Gdańsku, żeby pojechać sobie na Westerplatte, bo to jest to, co robisz, jak masz dzień wolny w Gdańsku, prawda? Dotarłem na miejsce tradycyjnym środkiem transportu, czyli statkiem pirackim. Nie wiem, czy wiecie, ale w Gdańsku mają trzy. Wsiadłem na pokład Czarnej Perły. Na początku myślałem, że to jest błąd i wchodzę przez mostek i mówię do kapitana, że kapitanie, chyba wam eł odpadło, bo to Czarna Perła powinna być. On mówi, nie, nie, nie. Panu się pomyliło. Czarna Perła to jest statek znany z piratów z Karaibów. A to jest Czarna Perła, statek znany z relacji Starówka, Westerplatte, Starówka. Jakby nie ma mowy o kradzieży intelektualnej, prawda? Nie miałem powodu, by mu nie wierzyć. Nazywał się Jacek Wróbel, więc wszystko tam było elegancko wymyślone. Tak jak być powinno. Wsiadłem na pokład. Kapitan krzyknął. Kierunek Westerplatte! Odbiliśmy. I zacząłem myśleć o tym miejscu, do którego płynę. O tragedii, jaką była II wojna światowa. O milionach ofiar, które za sobą pociągnęła, o tragicznych w skutkach dla Polski konsekwencjach. I prawdopodobnie myślałbym w tym klimacie przez całą podróż, ale kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy człowiek chętniej słucha morskich opowieści. Jak ryknęło z głośników. Chryste, panie, myślę, głośniki u piratów? Coś... Można było zrobić dwie rzeczy. Albo śpiewać zwrotki, jeżeli się je zna, albo wymyślać swoje, jeżeli się nie zna. Ja nie znałem. Płynę se na Westerplatte, a przede mną droga długa, żeby mi się nie nudziło, se zapalę szluga. I nie można. Nie wiem, czy powiedzieliście na statku pirackim. Co za kretyni, kurwa, gwałty, abordaże, grabieże, mile widziane, zapraszamy serdecznie, ale kiepka na rufie, kurwa, zapomnij. A tam odpalić nie zdążyłem, już do mnie biegną ze sznurem, pod kilem cię przeciągniemy. Ja mówię, nie, no. Co, przedarujcie, no. Ja mam zajebistą papugę, oddam ją wam. I tak, a co ta papuga potrafi? Ja mówię, zajebista w prawo autorskie, jak się do was Disney przypierdoli, to macie przejebane. Poszli po rozum do głowy, wzięli papugę, mnie wypuścili. Dopłynęliśmy na miejsce. Postawiłem nogę na suchym lądzie. I nie wiem, czy docierali państwo kiedykolwiek na Westerplatte, drogą morską, ale jak się postawi nogę na suchym lądzie, to pierwszą rzeczą, jaką się słyszy, jest... Frytki z keczupem numer 120, proszę! I od razu wiemy, że to jest ważne dla historii Polski miejsce. No bo gdzie indziej, w nieważnych miejscach, albo nie ma keczupu, albo nie ma proszę, a tu pełen zestaw, keczup proszę. Ja bym taki, kurwa, ważne miejsce. Ja kiedyś byłem na Westerplatte, jakieś 20 lat temu. Z tamtej wizyty pamiętam oczywiście pomnik obrońców Wybrzeża. Pamiętałem napis Nigdy więcej wojny. Pamiętałem bunkry podziurawione pociskami. Czego nie pamiętałem, to tego jebanego bazaru na parkingu. Co tam się, kurwa, dzieje? To jakiś absurd. Jest cała alejka z ciuchami z demobilu. Można się ubrać jak żołnierz od stóp do głów. Wszystko. Glany, menażki, maski gazowe. Co chcecie. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu Putin, jak zajmował Krym, to powiedział, to nie są wojska rosyjskie. Takie ciuchy można kupić wszędzie. On ewidentnie był na Westerplatte, a nawet flagi rosyjskie są. Nic, kurwa, nie musiał robić, także wszystko ogarnięte. Ale to trochę rozumiałem, no bo jednak Westerplatte, druga wojna, żołnierze, to się tam elegancko łączy. Czego nie rozumiałem, to tych jebanych straganów z przypinkami, z imionami. To jest jakiś, kurwa, kretynizm. Oni napiszą imię na wszystkim. Na łusce po naboju. Na muszelce. Na małym kamyczku. Na większym kamyczku. Były przypinki, gdzie było imię napisane na imieniu. Było Michał przekreślone na tym Kuba. Kurwa, im się skończyły pomysły. Tam już mają wszystko. Był stragan z ciupagami z imionami. Na Westerplatte. Żonie mówisz, kochanie, przepraszam, mam delegację do Zakopanego. Zapierdalasz do kochanki do Sopotu, wracasz przed Westerplatte. Ciupaga Żaneta, jesteś, kurwa, kryty, no. Gdzie indziej ciupaga, prawda? Witaj w domu mężu. Ja zanim pojechałem na Westerplatte, miałem tylko jedną wytyczną co do wyboru imion dla dzieci. Wiedziałem, że to nie będzie imię z grupy, które posiadają jakby moi znajomi, bo u wszystkich moich znajomych coś mnie wkurwia i jakby z tych imion korzystać nie będę, żeby nie przenosić wkurwy na dzieci. Po tej wizycie pojawiła się druga wytyczna. To imię nie może się pojawić na przypinkach. Spędziłem 3 godziny chodząc z notesem
i sprawdzając, jakie tam są imiona. W pewnym momencie ci straganiarze, żeby zaczęli mnie kojarzyć, chcieli mi pomóc. Mówię, panie, czego pan teraz szukasz? Ja mówię, teraz szukam Baltazara? Jest może Baltazar? Mówię, nie, u mnie nie, ale może u Henia. Henio, ty masz Baltazara? Tak, tak ma, a nie, to Bulbazaur. Pomyliło mi się, przepraszam. Mówię, no, czyli Baltazara nie ma, fajnie. I powiem wam, że udało mi się znaleźć dwa takie imiona, które podobają się mi, podobają się mojej żonie i nie ma ich na przypinkach. Synów nazwałem oraz Nie ma opcji, że zdradzę, jak mają na imię, bo może tu siedzieć jakiś zawistny producent przypinek, który będzie chciał mi dojebać za to, co mówię o jego wspaniałej branży. A wiem, że kiedyś będę musiał chłopakom pokazać Westerplatte i to prawdopodobnie będzie wcześniej niż później. Nie uda mi się ich wychować tak, że będziemy tam sobie przychodzili obok tych straganów. On, tata, zobacz, jakie gówno. Mówię, tak, synku. Raczej będziemy przychodzić obok tych straganów, a oni tak. Tata, możemy w sypinka? A ja wtedy powiem, oczywiście. I niech szukają, kurwa, ja mam czas.